Dzień dobry, dobry wieczór. Tu więzień numer 1963A. Ekstremalne wyznania, to znaczy ekstremalne wyzwania. Przechodzę od wczoraj. Czy wczoraj wieczorem udało mi się do godziny. No już mi kotka nie uniemożliwia, ale oczywiście, ale jeszcze chcę pogadać. Dopóki zdążę, bo koty pilnują ludzi, żeby nic nie zrobili złego. Nie chcę nic złego zrobić, tylko chcę po prostu zapamiętać sobie taką sprawę, którą wczoraj robiłem do 11 w nocy. Do 11 w nocy, ale wprawdzie do za 15.11. Od za 15.11 do 11. Czyli przez 15 minut przejrzałem sobie wszystkie filmy pana Remigiusza od roku. Dlatego, że jak go poznałem, a było to mniej więcej rok temu, kotka, nie rób tego! No. Zrzuca mi wszystko z biurka, papiery, bo jak gdyby swoja wola i swoje sikanie i cały czas uciszanie. Więc jak rok temu go poznałem, to poznałem go oglądając kanały na YouTubie i w tym momencie było to bardzo interesujące dla mnie, ponieważ jego kanały mówiły, znaczy jego filmy mówiły o grach. To mnie bardzo zainteresowało, ponieważ w młodości grałem w gry. Grałem w gry, bardzo się nimi pasjonowałem i w ogóle, no wprawdzie były to gry o zupełnie innej rozdzielczości, o dużo mniejszej rozdzielczości, można powiedzieć, pikselowe gry. Takie, że tak powiem, można jeszcze znaleźć w internecie taką grę Lemingi, no to można się dopatrzeć, że tam właściwie na kilku pikselach można sobie wyobrazić postać, która uczestniczy w grze i skacze i przeskakuje i przechodzi różne przygody, ale jest to parę pikseli raptem. Jakby cała reszta była wyobraźni w głowie i to zależy już kto ma jaką głowę. Więc co sobie wyobrazi w tej głowie, no to ma przed oczami i ma takie wspomnienia. Po prostu ich wspomnienia były bardzo przyjemne. Nie krwawe i nie, że tak powiem, strzelane. Nawet jak to był Mario, tak zwany, czyli ta gra o skakaniu z klocka na klocek przez całą planszę. No w każdym razie przejrzałem te, przez 15 minut przejrzałem te wszystkie filmiki pana Remigiusza od roku. Udało mi się to dzięki temu, że już od kilku miesięcy mam telefon taki, który mogę przewijać z dotykowym ekranem, który mogę szybko przewijać no filmy na filmów od roku, no to się już zrobiło ho. Nie mówię, że codziennie po parę, ale tych dni to już jest 300, to pewnie filmików będzie 500, no i w tym momencie jak przejrzałem te 500 filmików, dojechałem do tej jesieni tego roku, kiedy spotkałem ten kanał na YouTubie pana Remigiusza, to w tym momencie bardzo mnie zainteresowała ta gra, która... Pierwsza gra, która mnie zainteresowała na jego kanale, to była Stanley Parable. Chyba tak to się wymawia. W każdym razie, no, bardzo interesująca gra, dlatego że ktoś cały czas mówi do człowieka po angielsku i człowiek go nie rozumie. Może czytać, może starać się przeczytać malutkie literki. Takie malutkie literki, że już po prostu nie widać. No, więc w związku z tym musi się nagłowić, co zrobić, żeby te literki zobaczyć, przeczytać, ewentualnie usłyszeć i zrozumieć po angielsku. No jak się wsłuchuje, no to w końcu może i zrozumie. I w tym momencie ta cała gra, no bardzo interesująca była w ogóle i polecam i, że tak powiem, chyba ją sobie kiedyś kupię, bo po prostu, no fascynowała. Fascynowała tą Nvidią, tą technologią taką trójwymiarową, na której potem powstało tysiące gier. No wprawdzie sama Nvidia i samą obróbką obrazu i jej, że tak powiem, dynamicznym przeglądaniem w 360 stopni to jest jak gdyby ta podstawa do tych wszystkich gier, które potem powstawały. Z tych gier, które chcę jeszcze zapamiętać, te sprzed tego roku, to jeszcze jest oczywiście tak zwane kultowe Star Wars, czyli Gwiezdne Wojny, bo to taka gra, która zawiera taką scenę, którą jako dziecko no marzyłem,
żeby w takiej scenie wziąć udział w grze, chociażby jakiejkolwiek, kiedy się leci tą takim pojazdem, którą Luke Skywalker podróżował, no i tam jeszcze jak polował na tą planetę śmierci, jechał w tym kanale, leciał z czarnym niebem i z jasną powierzchnią Gwiazdy Śmierci, żeby wrzucić tam ten ładunek wybuchowy do jakiegoś otworu, gdzie ten otwór, potem ten ładunek wybuchowy miał wlecieć głęboko do planety i rozsadzić ją od środka. No i w tym momencie to ta gra to już taka właśnie już kultowa, bo w ogóle jestem fanem samych Gwiezdnych Wojen, no bo te Gwiezdne Wojny, które oglądałem na początku, no to bardzo mi się podobały. Potem już tam te wszystkie pomieszane były o kolejności tych odcinków i właściwie fabuła się nie zmieniała, a cały czas było to machanie mieczem świetlnym i, że tak powiem, i walka ze sobą nawzajem, ale to już mniej ważne, bo mnie bardziej interesowało w tej grze właśnie ten lot przy tej przestrzeni, czyli to, co właśnie w tej NVIDII, jak to NVIDIA Physics, tak, Physics, tak. Physics, nie wiem jak się wymawia, ale Physics. Physics. To w tym momencie, no to ta gra też mi się bardzo podobała. Też myślałem o tym, żeby ją kiedyś nabyć i sobie w nią pograć, bo to powiem, bez żadnych takich szczęść. Można latać, że tak powiem, nie strzelając. No w końcu wprawdzie wtedy człowieka szybko zestrzelą. No ale już można sobie przynajmniej polatać. Sobie. Wiem, że sobie. I w tym momencie jeszcze dwie gry z tych początków sprzed roku mnie zainteresowały. To była. No, urywa mi się wątek. To znaczy, po pierwsze była to Alien, czyli Obcy. I nie pamiętam już dalszej części tytułu. W każdym razie była to gra o Obcym, o tym pierwszym filmie Obcy, który oglądałem też pierwszym. Film Obcy to mi się bardzo, że tak powiem, mnie poruszył i bardzo mi się podobał, i w ogóle było tych mnóstwo kosmicznych efektów. Już tam mniejsze te sceny, kiedy nagle się to pojawiał ten obcy i zabijał wszystkich dookoła. Natomiast najważniejsze było to, że to było na statku kosmicznym i że leciało się tam i miało się tam przygody na tym wielkim statku, który bardzo przypominał te statki, które z wczesnych lat młodości, kiedy czytałem Lema i wszystkie jego wspaniałe książki, które bardzo pouczające były i wychowywały mnie właściwie w tym duchu pokojowym, czyli takim niewalczącym z nikim, tylko właśnie właściwie pokornym wszystkich tak akceptującym z uniżeniem. I jeszcze jedna gra. I Primal to było o tych dinozaurach. Chodzenie po lesie i, że tak powiem, to Jurassic Park, ale no nie pamiętam tytułu, już nie przypomnę sobie, mam całe szczęście zapisane tą listę, no niestety na krótko i jak gdyby nie pokażę jej. Natomiast myślę sobie, że trzeba odczytać datę, kiedy był wyświetlony ten filmik, jak go zobaczę zaraz, i poszukać Jarock i ta data. I wtedy może się znajdzie te filmiki z tamtego okresu, czyli właściwie sprzed roku albo sprzed 2 lat, już nie wiem jak długo oglądam ten kanał, być może śledzę go, że tak powiem, intensywnie go śledzę, omijając te rzeczy, które mnie wcale nie interesują, których nie chcę oglądać. Nawet raz zajrzałem coś tam do jakiejś gry i mi to się nie podobało i jakieś tam, nie będę teraz hejtów słał i mówił, co mi się nie podobało, natomiast nie wszystkie oglądam, tylko ciągle wyczekuję tych gier sprzed roku i jest, czy tam sprzed 2 lat, nie pamiętam już, no ale niestety już nic nie ma, bo jak gdyby to się nie mówi nie na psy, tylko na manowce, że jak gdyby na manowce walk, strzelania, no jak gdyby najłatwiej wstrzymać w tej przestrzeni trójwymiarowej
trzymać coś do strzelania i strzelać na odległości po prostu. Aha, jeszcze jedna gra mnie zainteresowała tamtego okresu. To był ten Talos Principle. I to też była taka gra, którą myślę o tym, że myślałem kiedyś, żeby ją nabyć, nawet kiedyś była taka super zniżka niedzielna, że można ją było kupić po 20 zł, czy tam po 30, wtedy się nie zdecydowałem. No i niestety mnie przeminęło z wiatrem, ale no, ale trudno, trudno. Czekam, może mi się kiedyś jeszcze zdarzy kupić taką gierkę z tych czterech, które teraz zapamiętuję. Jeśli zdarzy mi się kupić na tyle tanio, żeby było warte to eksperymentu z tą transmisją z daleka bardzo i grania przez Wi-Fi, bo laptop do grania mam podłączony przez Wi-Fi do internetu, więc w związku z tym, więc jak gdyby nie będzie innej możliwości jak ściąganie tej gry na laptopa przez Wi-Fi. I to pewnie trochę potrwa, potem będzie trochę dłużej, może trochę miejsca im jeszcze zostaje na te parę gierek. No i może już, że tak powiem, w te gierki to już będę sobie grał chyba do końca życia, jeżeli w ogóle kiedyś chociaż raz mi się uda. Ale kotka już idzie, więc w związku z tym już muszę kończyć. Co zapamiętałem, to zapamiętałem. I jeszcze parę tematów było, ale kotka ściąga wszystko ogonem swoim chwytnym, jak małpa. Dziękuję, do zobaczenia.